Panie, jest to dla nas ogromny przywilej móc sięgać po Twoje Słowo. Czynimy to z wielkim szacunkiem wobec Twojego Słowa, stając w pokorze, w uniżeniu i uznając absolutną wyższość Twojego Słowa nad naszymi własnymi myślami, sercami. Chcemy się uczyć, chcemy czerpać, karmić się. Dlatego daj nam dzisiaj ducha poznania mądrości, strzeż nas, zachowaj, a tak sprawa, byśmy dzisiaj wyszli zbudowani, nasyceni, pełni wiary, bliżsi jeszcze bardziej Tobie niż do tej pory. Niech Tobie będzie chwała, Panie Boże Wszechmogący, w imieniu Jezusa. Amen. Kochani, jest to dla mnie ogromny przywilej móc posłużyć Bożym Słowem. I będę już teraz chciał Was wprowadzić w temat, którym będę chciał usłużyć. Jakiś czas temu opublikowałem na blogu artykuł pod tytułem Jedzenie, czy muszę za nie dziękować Bogu? To jest taki artykuł, w którym zastanawiałem się nad rzeczami oczywistymi, zdawałoby się, bardzo oczywistymi. Niemniej jednak postanowiłem kontynuować to moje rozważanie i dzisiaj rozszerzyć, poszerzyć to moje już rozważanie o pewne teksty, nad którymi chcielibyśmy się skupić. Kochani, dlaczego w ogóle nad tym tematem się zastanowiłem i dlaczego zwróciłem swoje myśli właśnie w tym kierunku? Ano dlatego, że żyjemy w czasach wielkiego dobrobytu, czyż nie? Tak jest. Polska staje się bogatsza, mamy coraz więcej rzeczy, czy tego chcemy, czy nie, czy widzimy, czy nie, tak jest faktycznie. Mamy wiele, bardzo wiele, a z pewnością mamy więcej niż kiedyś. Jak tu mieliśmy młodzieżową konferencję, to przytoczyłem taki przykład, pewien brat, kiedy byłem na Puławach i tam usługiwałem słowem, pewien brat, starszy już brat, podszedł do mnie i tak rozmawialiśmy później gdzieś na boku i mówi, tak, to są już inne czasy, te młode pokolenie, nasze wnuczki, nasze wnuki już nas nie rozumieją, bo opowiadałem swojemu wnukowi kiedyś, że no słuchaj Jasiu, nie wiem czy to był Jaś, ale słuchaj Jasiu, kiedyś były trudne czasy. Nie było chleba za bardzo. Naprawdę były trudne czasy. Jasiu odpowiada swojemu dziadkowi. Dziadziuś, dlaczego zatem bułek nie kupowaliście? Tak, takie zrozumienie. No. Niemniej jednak, czasy się zmieniły, bracia i siostry. Mamy wszystkiego pod dostatkiem. Bułki, chleb, rogale, cokolwiek chcemy. Jest tego bardzo wiele. Ale nie odkryję nic nowego, jeśli powiem, że na wszystko pracujemy własnymi rękoma, prawda? Chodzimy do pracy, wytężamy siły, zarabiamy pieniądze i w końcu uzyskujemy 10 czy któregoś nastego wynagrodzenie za pracę. I w związku z tym człowiek mógłby zadać sobie pytanie, dlaczego zatem ja muszę komukolwiek dziękować za to, co sam przecież wypracowałem? Czemu ja mam dziękować komuś, Panu Bogu, za to, że ja chodzę do pracy, ja pracuję, ja wytężam siły, ja zmagam się 8 godzin, 10, 12, w zależności od trybu i charakteru pracy, to ja muszę się męczyć z ludźmi w recepcji i jeszcze inne przykłady mogę podawać. Dlaczego miałbym dziękować komukolwiek, skoro ja to wszystko sobie wywalczyłem w tym świecie? No mógłby tak człowiek podejść do tego tematu i zadawać sobie te pytania. Dlatego właśnie postanowiłem rozważyć ten temat. Zdawałoby się oczywiste, a jednak odkryjemy dzisiaj, myślę, że bardzo fascynujące rzeczy, które podbudują naszą wiarę i jeszcze bardziej sprawią, iż będziemy Bogu wdzięcznymi. Kochani, pożywienie jest jednym z takich elementów naszego codziennego życia, którego po prostu nie może zabraknąć. Tak jest, prawda? Go nie może zabraknąć. Dlaczego? Dlatego, że długotrwały niedobór może powodować choroby i powoduje choroby, a w najgorszym przypadku powoduje nawet śmierć. Wielu ludzi i nawet do dzisiaj umiera z głodu.
w niektórych miejscach świata. O niektóre miejsca się modlimy w czasie naszych modlitw za prześladowanymi chrześcijanami, braćmi, siostrami. Są też tacy, którzy umierają z głodu. Po prostu z głodu. Wielokrotnie internet przemierzają zdjęcia małych dzieci, które cierpią z powodu głodu i ostatecznie umierają, odchodzą z tej ziemi. A więc to się dzieje. Niemniej jednak w naszej cywilizowanej kulturze, a więc w tym zachodnim cywilizowanym świecie, bardziej już postępowym, już takim nowoczesnym świecie, wydaje się, że chorujemy z powodu, mimo wszystko, z powodu, pomimo tego, że mamy ogromny dobrobyt, zauważcie jedną rzecz. Chorujemy z niedożywienia, z powodu niedożywienia i jednocześnie z przejedzenia. Jak to jest możliwe? Kiedyś arbuzy nie miały takich kształtów. Jabłka były mniejsze. Dzisiaj cytryna przypomina już pomarańcze. Pomarańcze przypominają grejpfruty. Grejpfruty pomału jak arbuzy, arbuzy jak dynie i tak dalej, i tak dalej. Marchewka nie smakuje już jak marchewka. Idziesz do Tesco albo do innych sklepów, kupujesz ogórka, pomidor, marchewkę, wszystko smakuje tak samo. Takie są czasy. Dlaczego chorujemy z powodu niedożywienia i przejedzenia jednocześnie? Dlatego, że pożywienie, jedzenie już nie ma tych samych wartości co kiedyś. Składników odżywczych co kiedyś. Dlatego organizm domaga się ciągle jedzenia i jemy za dużo i nie dostarczamy jednocześnie wszystkich potrzebnych składników organizmowi, organizmom. Dlatego lekarze mają odwagę, żeby powiedzieć, że wiele albo większość chorób doświadczamy z powodu niedożywienia. W świecie, w którym wszystkiego jest bez liku, niedożywienia, a z drugiej strony z przejedzenia. Kochani, uczciwy chleb opłacony jest ciężką pracą, prawda? W świecie, w którym z kolei na wszystko sobie musimy zasłużyć. Taki jest świat. Musimy sobie zasłużyć na to naszą pracą. Zadam więc pytanie, które już zadałem. Czy wobec tego jesteśmy zobligowani do wdzięczności Bogu za coś, co wypracowaliśmy swoimi rękoma? To bardzo ciekawy temat. W tych czasach, bo wielu ludzi może mieć z tym problem, mogą mieć takie wątpliwości. Ja bym chciał dzisiaj nas przenieść do Bożego Słowa. Niemniej jednak, zanim przejdziemy już do konkretnego fragmentu, na którym będę chciał z wami przez chwilkę popracować, to chciałbym wypowiedzieć jedno zdanie, które już ubierze całe to zwiastowanie i będzie nam towarzyszyło. Zdobywasz, osiągasz, otrzymujesz zapłatę. Jednak gdybyś uznał, że robisz to absolutnie sam i własnymi siłami, byłaby to nieprawda. Jeżeli coś masz w tym życiu, jeżeli coś masz, to znaczy, że dał ci to Bóg. Bez względu na to, ile energii musiałeś włożyć, aby to osiągnąć i jak samotny się w tym trudzie swoim czułeś. To jest bardzo ciekawe zdanie, ale tak jest biblijne przesłanie. Że jeżeli coś masz, to znaczy, że zostało ci to dane. Dane. Kochani, choć wiele jest tekstów Bożego Słowa, które można by tutaj poruszać, chciałbym was przenieść do tego, który według mnie, jak żaden inny, nie jest tak bardzo adekwatny wobec tego tematu. Otwórzmy proszę Księgę Piątą Mojżeszową, czyli Piątą Księgę Mojżesza. To będzie 8 rozdział od 1 do 20. Cały rozdział 8 przeczytamy. Chciałbym się nad tym dzisiaj, nad tym z wami popracować. Na ile ja mogę w ogóle myśleć, że coś sam osiągam, a na ile powinienem absolutnie wszystko, co mam, przypisać Bożej łasce, która jest w moim życiu. Na tym chciałbym z wami popracować. Przeczytajmy 8 rozdział od 1 wiersza. Zadbajcie o to, by spełniać wszystkie przykazania, które ja wam dziś przekazuję. Dzięki nim będziecie żyć, wzrastać liczebnie i zdołacie posiąść ziemię, którą Pan przysiągł waszym ojcom. Zapamiętaj też całą drogę, którą Pan, twój Bóg, prowadził cię,
przez te 40 lat po pustyni, aby nauczyć Cię uległości, wypróbować Cię i poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię, głodził, ale też karmił manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi ojcowie. Chciał Ci przez to dać poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz wszystkim, co pochodzi z ust Pana. To jest ten fragment, na który Pan Jezus się później powołuje, kiedy odpiera ataki diabelskie. Przez te 40 lat nie zużyła się na Tobie odzież, ani nie opuchła Twoja noga. Możesz więc być zupełnie pewny, że jak człowiek wychowuje swego syna, tak Pan Twój Bóg wychowuje Ciebie. Przestrzegaj zatem przykazań Pana, Twego Boga, chodź jego drogami i żyj wobec Niego w bojaźni. Pan Twój Bóg wprowadza Cię bowiem do dobrej ziemi, do ziemi pełnej strumieni wód, zdrojów i źródeł wytryskujących w dolinach i na górach, do ziemi pszenicy i jęczmienia, winorośli i figowców, drzew granatu i oliwek, do ziemi oliwy i miodu, do ziemi, w której będziesz jadł chleb pod dostatkiem, w której nie zabraknie Ci niczego, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź. Będziesz tam jadł i nasycisz się i będziesz za tę dobrą ziemię błogosławił Pana, Twojego Boga, który tę ziemię Ci dał. Uważaj, abyś nie zapomniał o Panu, Twoim Bogu. Pamiętaj, abyś nie przestał przestrzegać Jego przykazań, Jego praw i Jego ustaw, które ja Ci dzisiaj nadaję. Gdy już najesz się i nasycisz, pobudujesz piękne domy, gdzie zamieszkasz, gdy rozmnoży się Twoje bydło i owce, nagromadzisz srebra i złota i będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem, uważaj, aby nie uniosło się Twoje serce i abyś nie zapomniał o Panu Twoim Bogu, o tym, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Uważaj, byś nie zapomniał o tym, który Cię prowadził po tej wielkiej, strasznej pustyni pełnej węży, jadowitych gadów i skorpionów po suchej, spragnionej ziemi. O tym, który dobywał dla Ciebie wodę z najtwardszej skały. O tym, który Cię karmił nieznaną Twoim ojcom manną na pustyni. Po to, by Cię nauczyć uległości, by Cię wypróbować i w przyszłości darzyć tym, co dobre. Po to, byś nie myślał w swoim sercu, to moja siła, moje męstwo zapewniły mi to bogactwo. Pamiętaj zatem o Panu, Twoim Bogu, że to On dał Ci siły, abyś doszedł do bogactwa. Potwierdził On przymierze, które przysiągł Twoim ojcom, czego skutki widoczne są dzisiaj. Gdybyś jednak zapomniał o Panu, Twoim Bogu, poszedł za innymi bogami, służył im i oddawał pokłony, to ostrzegam was, na pewno poginiecie. Jeśli nie będziecie posłuszni głosowi Pana, waszego Boga, zginiecie jak narody, które usuwa On przed wami. Kochani, czytamy tekst z piątej księgi Mojżesza. Wiemy, że jest to księga zakonu, nazywana księgą powtórzonego prawa, jest powtórzone prawo, zakon. I wiemy też, że z perspektywy nowego przymierza, nas, którzy jesteśmy pod nowym przymierzem, nie dotyczy ona tak samo jak Izraelitów, któremu ten zakon został nadany. Niemniej jednak pisma te są dla nas przykładem, przestrogą i doskonałym źródłem lekcji i nauki o Panu Bogu, Jego woli, odkrywania Jego zamiarów, Jego działania. Tak, ten rozdział nas z pewnością czegoś uczy i ja się cieszę z tego, że on nas czegoś uczy. Kochani, jak popatrzymy na ten rozdział, odkrywamy w tym tekście zmaganie ludzi do tego, aby wejść do ziemi obiecanej. Wiemy przecież, jaka jest sytuacja, w jakim charakterze czy w jakich okolicznościach ten cały tekst czytamy. Naród chodzi po pustyni, naród izraelski chodzi po pustyni i ma właściwie wejść już za chwilę do swojej ziemi obiecanej.
ma nie tyle ją otrzymać w spadku jakimkolwiek, ale wszyscy dobrze wiemy, że oni musieli się wysilić, aby tę ziemię zdobyć, czyż nie? Taka jest prawda, tak jest przynajmniej biblijne przesłanie. Ci ludzie mieli ją zdobyć. To miała być ich praca. Oni walczyli, zdobywali, ponosili koszty, musieli się przygotować, wytrenować, stawać do boju, sadzić, czekać i w końcu zbierać. To była praca. W niewielu przypadkach Bóg czynił sam zupełnie rzeczy, jak chociażby pod murami Jerycha, chociaż również w tym przypadku współpracował z ludźmi, którzy również musieli popracować troszkę nad tym miastem. A więc chciałbym, abyśmy zauważyli, że zdobywanie ziemi obiecanej to nie był prezent dla tego narodu. To była ciężka praca tych ludzi. A jednak czytamy, że to ja wam tę ziemię daję. To nie jest takie dawanie, jak do jakiego myśmy się przyzwyczaili. Jak to dajesz, Panie Boże? To my ją przecież bierzemy w posiadanie. Jakież to jest dawanie, skoro ja muszę sam ją wziąć? Jakież to jest dawanie? Jakież to jest dawanie, skoro to ja muszę dobyć miecza i w końcu zrobić z tego miecza użytek i stworzyć sobie przestrzeń do tego, żebym mógł zamieszkać w tej ziemi. Jakież to jest dawanie, skoro ja muszę posadzić winnicę, ja muszę później zbudować domy, o których tutaj jest napisane, ja muszę zebrać to całe srebro, złoto i napełnić swoje życie dobrami, to ja muszę zrobić. Coś to jest za dawanie. To nie jest dawanie, jakie my po ludzku znamy, jakiego się spodziewamy, jakiego oczekujemy. A jednak nie możemy dzisiaj powiedzieć, Panie Boże, myliłeś się. Pan Bóg powiedział, ja wam tę ziemię daję. Daję ją. Innymi słowy, chciałbym tutaj poczynić pewne porównanie. Gdyby Pan Bóg powiedział, ja wam tej ziemi nie daję, to choćby armia Izraela liczyła miliardy, miliony ludzi w tym czasie, choć to nie jest pewnie realne, to w życiu by tej ziemi nie przejęli. Nigdy. A więc musimy spróbować pokonać tą barierę naszych własnych oczekiwań, myśli o tym, co znaczy dawać i brać, i spróbować wsłuchać się i rozpoznać, co znaczy dawanie i branie po stronie, jakby w zamyśle Bożym. Kochani, kiedykolwiek patrzę na to w innych miejscach Bożego Słowa, na to, jak Pan coś daje, to nie wiem, czy się mylę, czy jestem taki adekwatny w tym, co mówię, ale zawsze Boże dawanie, ono było jakby razem z takim oczekiwaniem względem człowieka, że on to weźmie, czy będzie ruch po stronie człowieka. To nigdy nie było bierne dawanie, w sensie, że Bóg daje, a człowiek nie musi absolutnie kiwnąć palcem i ma, bo otrzymał. Wydaje mi się, że nawet wtedy, kiedy Bóg daje, to z drugiej strony musi zaistnieć pewna interakcja z Bogiem, który daje, człowieka, który to odbiera. W tym przypadku lud musiał dobyć miecza, musiał iść, musiał się wyprawić, musiał zdobyć tą ziemię, a jednak to wszystko Bóg im dawał. To jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Kochani, kiedy czytamy szczególnie pierwszą część 8 rozdziału, chciałbym zwrócić uwagę na coś bardzo wyjątkowego, co powinno stanowić dla nas źródło pociechy, nadziei i takiego zaufania do Boga. Czytamy o tym, że Pan Bóg, to jest drugi werset, drugi i trzeci aż do końca piątego. Zapamiętaj też całą drogę, którą Pan Twój Bóg prowadził Cię przez te 40 lat po pustyni, aby nauczyć Cię uległości, wypróbować Cię i poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię, głodził, ale też karmił manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi ojcowie. Chciał Ci
przez to dać poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek. I dalej czytamy, że możesz być tego pewien, zupełnie pewny, że jak człowiek wychowuje swego syna, tak Pan twój Bóg wychowuje ciebie. Kiedy o tym tekście, o tych kilku wersetach myślę, to rodzi się w moim sercu takie przekonanie, że w Bożym planie dla człowieka nie jest, albo inaczej, w Bożym planie dla człowieka są różne sezony, różne okresy, różne sezony. Jest młodość i starość, jest dostatek i niedostatek, siła i słabość, jest zwycięstwo i porażka. Bóg będzie prowadził ciebie i mnie przez różne sytuacje i różne okresy i różne sezony w życiu. Przez pagórki, przez doliny, przez szczyty i przez niziny. Nie wiem jak wy, ale ja to przeżywam. I to nie oznacza, że Bóg na którymś etapie zapomina o mnie, a na którymś etapie sobie o mnie przypomina. Nie, On jest tak samo i ciągle aktywny w moim życiu, zarówno w tych szczytowych chwilach, jak i w tych, gdzie wydaje się, jakbym był sam jak palec. Zwróćmy uwagę, co tu jest napisane. Bóg ich głodził, jak i karmił. Dawał im jakiś niedostatek, jak i dostatek. Po co to wszystko? Aby ich nauczyć czegoś. Aby ich nauczyć. To znaczy, że w tym wszystkim była jakaś wartość, coś cenniejszego, coś wyjątkowego, czego Bóg chciał ich nauczyć. Kochani, kiedy o tym myślę, nie mogę zapomnieć o fragmencie, o chyba jednym z najbardziej wykrzywianych do dzisiaj fragmentów Nowego Testamentu, mianowicie kiedy apostoł Paweł mówi: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Otwórzmy sobie ten tekst i zbudujmy takie solidne zrozumienie tego tekstu z listu do Filipian. Ponieważ wielu ludzi ten tekst bierze i rozumieją go nie tak, jak powinni. Czytają ten tekst i myślą o spektakularnych cudach w tym momencie. Apostoł Paweł zupełnie w innym charakterze się wypowiada. Od 10 wiersza 4 rozdziału listu do Filipian znajdujemy tam taki oto zapis. Niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znów o mnie pomyśleliście. Wiem, że myśleliście już wcześniej, lecz nie było okazji, by to wyrazić. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się, słowo klucz znowu, nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Apostole Pawle, jak ty się nauczyłeś cieszyć tym, co masz i tym, co jest? Bo to słowo nauczyłem się, wiecie, nauczyłem się chowa w sobie, jest w nim ukryty długi czas. Człowiek nie uczy się w jednej chwili rzeczy. Tu trzeba czasu. Jest odkryte, w tym słowie nauczyłem się, są ukryte lekcje, ćwiczenia, zmagania i doświadczenia, prawda? Tak samo jest w szkole. Nie nauczy się człowiek niczego, dopóki nie przejdzie lekcji, dopóki nie zrobi ćwiczeń, dopóki nie utrwali sobie pewnego materiału, a w końcu dopóki nie przyjdzie próba i jej nie przejdzie. Dopiero może powiedzieć, nauczyłem się. Ktoś musi zweryfikować jego wiedzę, albo coś musi zweryfikować jego wiedzę, która potwierdzi, że ten człowiek się nauczył. Jak, apostole Pawle, nauczyłeś się cieszyć tym, co jest? Czytamy w 12 wersecie, jak on się nauczył. Wiem, co to skromność. To znaczy, że Pan Bóg wprowadził go w sezon, kiedy musiał skromnie żyć. Ale nie tylko. Wiem, co to dostatek. Później Bóg wprowadził go w sezon, w którym doświadczał dostatku. Ale nie tylko. Czytamy dalej. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość. Co to znaczy? A więc Bóg w pewnym momencie wprowadził go w sezon, w okres, w którym niczego mu nie brakowało. Czuł się nasycony, miał
zastawiony przed sobą stół, ale czytamy dalej. Nieobcy mi jest głód. To znaczy, że w życiu apostoła Pawła Bóg wprowadził go w sezon, w którym nie miał co zjeść. Po prostu nie miał. Był głodny i nie było co zjeść. Czytamy dalej. Wiem, jak to jest mieć dużo. Apostoł Paweł mówi, wiem, jak to jest mieć dużo, ale też umiem żyć w biedzie. Ten tekst kończy się stwierdzeniem, którego nigdy nie wolno rozerwać z tym, co przed chwilą przeczytałem. Nigdy nie możesz tego rozerwać. Bo jeśli to zdanie, które zaraz przeczytam, rozerwiesz z tym, co przed chwilką przeczytałem, to wyjdzie ci herezja. Apostoł Paweł kończy to wszystko mówiąc, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, to jest w Chrystusie. Innymi słowy, potrafię wytrwać jako chrześcijanin w każdym czasie. Mogę być głodny, mogę być nasycony. Może mi brakować, mogę mieć wszystkiego pod dostatkiem. Mogę cierpieć, mogę się smucić, radować. Wszędzie potrafię sobie poradzić, wytrwam. Dlaczego? Dlatego, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. A dlaczego tak powiedział? Bo się tego nauczyłem. Bo Bóg mnie wprowadzał w różne sezony w moim życiu i to w konsekwencji objawiło się tym, że teraz potrafię pozostać chrześcijaninem w pełnym tego słowa znaczeniu w każdym jednym czasie. Czy w dostatku, czy w niedostatku. Kochani, jakiś czas temu pomyślałem sobie, muszę popracować troszkę i napisać coś. Nie wiem, czy jakąś malutką książeczkę, czy cokolwiek, której tytułem będzie Wszystko mogę. Wszystko mogę. Na bazie tego tekstu. Wiecie, kiedy zacząłem nad tym myśleć i pracowałem sobie nad tym już gdzieś w swoim zaciszu, pomyślałem sobie tak. Jak niebezpieczne są to stany, bo to są skrajne stany, prawda? Są to skrajne stany. Głód i nasycenie. I myślałem sobie w ten sposób, że wszystkie te stany są niebezpieczne i wymagają pomocy Chrystusa, aby wytrwać. I nawet zastanawiałem się, czy bardziej niebezpiecznym duchowo stanem jest stan nasycenia i dostatku, czy stan niedostatku i głodu. W każdym z tych stanów potrzebne jest wzmocnienie Chrystusa, dlatego aby z jednej strony nie zostać pognębionym przez to, z czym się zmagam, a z drugiej strony, abym nie zobojętniał i aby mi już wszystko jedno nie było. Aby mnie zaczęło wpadać w pychę i nie zapomniał o Bogu. W tym stanie dostatku wiele można stracić i w konsekwencji być duchowo biedny. O tym mówi Księga Objawienia. Wiele masz, ale jesteś nędzny i biedak. Kochani, kiedy otwieramy przypowieści Salomona, 30 rozdział, widzimy człowieka, który pragnie uniknąć biedy, ale też uniknąć jakiegoś szczególnego dostatku. Czy pamiętacie taki rozdział w przypowieściach Salomona? To jest 30 rozdział. Z pewnością pamiętacie ten tekst, on jest bardzo wymowny. 8-9 wiersz. Czytamy, oddal ode mnie marność i słowo kłamliwe, nie nawiedzaj ubóstwem, ani nie dasz bogactwem. Oj, nie dasz bogactwem, Panie. Jakież to jest nienaturalne. Jak wielu ludzi dzisiaj chce i modli się, żeby byli bogaci. A ten człowiek mówi, nie, Panie, nie dawaj mi bogactwa. Dlaczego? Czytamy dalej. Karm mnie chlebem według moich potrzeb.
daj mi dokładnie tyle, ile mi jest potrzeba. Ile mi potrzeba. Dlaczego jest to dla niego takie ważne? Dlatego stwierdza, abym syty nie zobojętniał. I to jest dzisiaj największa choroba chrześcijan XXI wieku. Zobojętnienie, zletnienie, zobojętnienie. Mam wszystkiego pod dostatkiem, mam już kilka aut, wspaniały dom, niczego mi nie brakuje, wspaniałą pracę i tak dalej. I w tym wszystkim człowiek tak się czuje wspaniale, że już zapominał Panu Bogu, wszystko mu jedno, nie zważa na siebie. Bracia i siostry, Pan Jezus przestrzegał nas przed tym stanem, mówiąc o letności. A żeby być letnim, to aby doprowadzić człowieka do letności, diabeł wie, jak to zrobić. Obdarzyć go wszystkim ponad miarę. Zapomnij o Bogu, zapomnij o modlitwie, zapomnij o słowie, zapomnij o tym, że jest Bóg. Bo po co mu Bóg, skoro ma wszystkiego pod dostatkiem? Ale mówi dalej, karm mnie chleba według moich potrzeb, abym syty nie zobojętniał i nie powiedział, kim jest Pan. Albo z kolei, abym biedny nie zaczął kraść i nie nadużył imienia Boga. Tak to jest napisane. A więc to jest ciekawa postawa, bardzo wyjątkowa. Niemniej jednak, kochani, wracając do tematu i do właściwego tematu, do tego pierwotnego naszego tematu, czy ja mam dziękować Bogu, czy raczej uważać, że przecież sam to zdobyłem, moje ręce wszystko wypracowały, należy w tym miejscu powiedzieć, że skrajnie niebezpiecznym jest zbyt długie wpatrywanie się w swoje dłonie. Zwróćmy uwagę na to, co stało się z człowiekiem, który codziennie jadał to, o czym inni mogli tylko pomarzyć. I gdy zaczął hołdować swojej własnej sile, ciężkiej pracy oraz zaangażowaniu, dzięki któremu tak wiele osiągnął, wtedy nastąpiła katastrofa. Księga Daniela, 4 rozdział, 27 wiersz, jeden z takich bardzo ciekawych władców tamtejszego imperium. Mówimy oczywiście o królu Nabuchodonozorze albo Nabukadnezarze, jak w zależności od przekładu biblijnego. 4 rozdział, 27 wiersz. Zauważmy, jak zachowuje się ten król, który miał wszystkiego pod dostatkiem. Na stole miał potrawy, o których inni mogli śnić. W czasie swojego spaceru odezwał się w te słowa. Czy to nie jest ten wielki Babilon? I czy nie ja go zbudowałem na królewską siedzibę dzięki mej królewskiej potędze i dla chwały mego majestatu? Czytamy, jeszcze te słowa nie przebrzmiały w jego ustach, a już odezwał się głos z nieba, oznajmia ci się, królu Nabukadnezarze, że właśnie tracisz władzę. Wypędzą cię spośród ludzi, zamieszkasz z polnymi zwierzętami, karmić cię będą trawą jak bydło, a trwać to będzie przez 7 pór, aż w końcu zrozumiesz, że to Najwyższy sprawuje władzę nad królestwem ludzkim i daje je komu chce. Kochani, kiedy myślałem i zawsze, kiedy myślę o tym tekście, nigdy nie mogę zapomnieć o pewnym zdaniu, które od razu do mojego umysłu wpada. To jest taki mój wniosek, ale zanurzam się w rozmyślaniach, kiedy to zdanie wypowiadam. Gdy Bóg odmówi człowiekowi łaski, kiedy z jakichś przyczyn odmówi łaski człowiekowi, pozostaje mu już tylko trawa do zjedzenia. A nawet ta trawa, w moim przekonaniu, to w dalszym ciągu jest wyraz ogromnej jego łaski względem człowieka. Chociaż myśl ta wymaga bardzo szerokiego wyjaśnienia, to ja chciałbym dzisiaj poprzestać na tym, iż objawia ona całkowitą zależność naszych dóbr i wszystkiego, co mamy, od woli naszego Boga w niebie. Absolutnie. Pozostaje więc pytanie, skoro Bóg nam to wszystko daje i jest taki hojny, bo tak naprawdę jest, był dla ciebie miły dzisiaj i dla mnie, jak bardzo był miły dla nas. Czy Bóg wobec tego zobowiązany jest czymkolwiek, zmuszony, zobligowany do tego, aby nam dawać, w ogóle dawać cokolwiek? I aby to zrozumieć, posłużę się pewną prawdziwą historią. Pewnego dnia do supermarketu w Seattle w USA
wszedł jeden z najbogatszych ludzi na świecie, aby wręczyć, wyobraźmy sobie sytuację, 10 przypadkowym ludziom po 1 milionie dolarów. A więc wybrał sobie przypadkowo 10 osób i każdemu wręczył po 1 milionie. Pewnie się domyślacie albo nie, był to Bill Gates, założyciel firmy Microsoft, a więc oprogramowania systemu operacyjnego, który działa praktycznie na wszystkich naszych komputerach, chyba że ktoś odstaje od większości. Nie trzeba było jednak długo czekać, i posłuchaj tej historii, nie trzeba było jednak długo czekać na falę krytyki wobec tego człowieka, która wylała się pod jego adresem. Powinieneś wszystkim obecnym w tym centrum dać po 1 milionie, mówili ci, którzy nie dostali pewnie. Albo przynajmniej podzielić te pieniądze równo i wszystkim dać tak po równej jakiejś tam części. No tak, takie były słowa krytyki wobec tego człowieka. Ale zadajmy sobie pytanie, czy one były słuszne? Czy ta krytyka była słuszna? Zadajmy sobie pytanie, czy Bill Gates w ogóle zobligowany jest do tego, aby rozdawać swoje pieniądze? Czy tak jest? Myślę, że nie. Ani ty, ani ja, ani on nie jesteśmy zobligowani do tego, aby rozdawać swoje pieniądze i je dawać. Nikt nas nie przymusza do tego, tak samo i jego. Czy w ramach jego obowiązku leży udzielać z tego, co ma, wszystkim po równo? Wcale nie. Uważam, że nie. Czy nie może zatem z tym, co jego, robić dokładnie to, co zechce? Może? Wydaje mi się, że może. Identyczne pytanie możemy zadać wówczas, gdy zastanawiamy się nad dobrocią naszego Ojca w niebie. Kochani, bardzo spontanicznie, ja mam tego zapisanego, ale przypomina mi się historia o pracownikach winnicy. Pamiętacie tę historię? Nie czynię nikomu krzywdy, mówi Pan winnicy. Nikomu nie czynię krzywdy. Ale z drugiej strony zadaję pytanie, czy ja nie mam prawa robić z tym, co moje, tego, co zechcę? Absolutnie masz. Panie Boże, absolutnie masz, bo to jest wszystko Twoje. Czy to, że jest Bogiem, oznacza, że musi dawać wszystkim wszystko? To jest dobre pytanie. Kiedy szukam odpowiedzi na to pytanie, na myśl mi przychodzi tekst, który Pan Jezus określa jako przykra prawda. Przykra prawda. Wiecie, ja cały czas balansuję w temacie jedzenia. Chciałbym, żeby to nam ciągle gdzieś tam z tyłu głowy. My zaglądamy dzisiaj do kuchni i na nasze stoły, aby porozmawiać o jedzeniu tak od kuchni, jak zawsze. I tym razem tak samo. A więc mówimy o tym ciągle, o błogosławieństwie i hojności i dobroci Boga, która się w ten sposób objawia, że nam daje co jeść, jedzenie. Kochani, kiedy otwieramy Ewangelię Łukasza, 4 rozdział, 25 wiersz, czytamy o historii, kiedy Pan Jezus przychodzi do Nazaretu i zostaje tam ludzi nieprzychylnych, i zostaje w końcu wzgardzony. Czytamy od 25 wiersza historię, prawdę. To nie jest historia, to nie jest wymyślona przypowieść, to jest prawda. On odsyła swoich słuchaczy do historycznych wydarzeń, nazywając je przykrą prawdą. Wysłuchajcie tej przykrej prawdy. To jest w nowym tłumaczeniu, tak to jest ujęte. Przykrej prawdy. Wiele było wdów w Izraelu za dni Eliasza. Kiedy to przez 3,5 roku panowała susza i wielki głód ogarnął całą ziemię. Zobaczcie, mówimy o jedzeniu. Oto za dni Eliasza nastał głód. Wielu ludzi cierpiało głód, ale czytamy, że do żadnej z nich nie został posłany Eliasz. Przepraszam, Eliasz, tylko do owdowiałej kobiety w Serepcie Sydońskiej. Czytamy dalej. Wielu też było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a jednak żaden z nich nie został wyleczony, tylko Naaman Syryjczyk. Wiem, że jest to pewien kontekst. Pan Jezus mówił o obcych, a wrócił do swoich. Znam ten kontekst, doskonale go rozumiem. Niemniej jednak zauważ to, o czym jest mowa. Mowa jest o tym, iż wielu ludzi cierpiało głód w tamtym czasie. I
Tylko jedna wdowa została wspomożona. Strach pomyśleć i gdy o tym myślę, naprawdę jest to przykra prawda i nawet nie próbuję sobie tego poukładać jakkolwiek w moim umyśle, ale muszę być bardzo szczerym i bardzo, bardzo fair w moich rozważaniach. Strach pomyśleć, ile osób cierpiało dalej głód w tamtych czasach. Dalej głód. A wielce prawdopodobne, iż byli i tacy w tamtym czasie, którzy z tego powodu odeszli z tego świata, tak jak jest i dzisiaj. A jednak Bóg posyła Eliasza tylko do wdowy, aby tam napełnić po brzegi jej słoje, jej dzbany, tak aby jej nie brakło. Ja tego nie rozumiem, ale muszę powiedzieć tak, iż na tej podstawie widzę, iż Bóg udziela tej łaski według własnej woli, nieprzymuszonej niczym. Kochani, wypowiedź Pana Jezusa nie powinna nas obrażać, nie powinna w nas czynić jakiejkolwiek nędznej, złej reakcji. I nie powinniśmy brać przykładu z tych, którzy to usłyszawszy wzięli kamienie i zaczęli próbować kamieniami wytłumaczyć, przetłumaczyć Panu Jezusowi żeby tego nie powiedzieć źle, przekonać Go o własnych przekonaniach. Czy zmusić Go do zrozumienia ich przekonań. Oni się obrazili, zagniewali, zdenerwowali. Jak ktoś mógł powiedzieć, że takie słowa jak on, iż tylko do jednej został posłany. Kochani, Bóg czyni wszystko według nieskrępowanej woli. Ponieważ czytamy u apostoła Pawła, iż on czyni wszystko według postanowienia swojej woli. Oni byli gotowi chwycić za kamienie, aby temu zaprzeczyć. Kiedy mówimy o jedzeniu, warto więc zwrócić uwagę na jeden z najpopularniejszych tekstów Nowego Testamentu, bo nie bez powodu Pan Jezus, kiedy naucza spragnionych prawdziwej duchowej modlitwy naśladowców, mówi, pamiętacie, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. W tej modlitwie wyrażana jest prośba, a zarazem zależność. Skoro ja mam się modlić do Boga o chleb, to znaczy, że w Jego mocy jest mi go udzielić na co dzień i dawać go na co dzień. Jesteśmy niesamowicie szczęśliwymi ludźmi, bardzo szczęśliwymi. Ja chciałbym dzisiejszym tym zwiastowaniem podsycić nasze serca do wdzięczności Bogu, bo nie we wszystkich miejscach na ziemi jest tak jak u nas. Ja tego nie rozumiem i nie wiem, dlaczego tak jest. Wiem, że w wielu przypadkach jest to oczywiście błąd ludzki, grzech ludzki, zła ludzka natura, która kradnie, ograbia, oszukuje i dlatego ludzie nie mają co jeść. Ale chciałbym zwrócić na coś uwagę. Bóg postanowił, że będzie nas obdarowywał. I to jest niezwykłe. Nie będąc przymuszonym do tego, nikt z zewnątrz na Niego nie naciska, jednak postanowił, że nie zabraknie Ci chleba i będziesz go miał pod dostatkiem. Że będziesz miał tego wieczoru, kiedy wrócisz do domu, co jeść. Otworzysz lodówkę, a tam będzie. Jeśli nie będzie, to tylko Twoja wina, że nie zakupiłeś w odpowiednim czasie. Ale możesz jechać do sklepu, tam jest tego pełno. Bóg postanowił. To jest doprawdy niezwykłe, że On jest dla nas miły. Jak wiele nam daje każdego dnia. Jego dobra wola względem nas budzi respekt względem Niego i wdzięczność, bo przecież wcale nie musiało tak być, jak jest. I to jest piękne w Bogu, iż nam, którzy zasłużyliśmy na wszystko, co najgorsze, daje to, co najlepsze mimo wszystko. Czyni tak dlatego, że postanowił objawić nam w ten sposób jedną z cech swojej niezwykle złożonej natury, troskę i miłość Ojca. Kochani, ja wielu rzeczy nie rozumiem, ja się do tego publicznie i szczerze przyznaję. I muszę powiedzieć, że ja nie rozumiem w wielu przypadkach sprawiedliwości Boga, ale wiem jedno. Wiem, że Bóg jest sprawiedliwy, bo o tym mówi Biblia, ja w to wierzę. Wiem też, że On jest sprawiedliwością, bo o tym mówi Biblia i ja w to wierzę. To znaczy, że cokolwiek On czyni, jest sprawiedliwe, bo On jest sprawiedliwością. Więc On wyznacza standardy. Więc cokolwiek czyni, jest sprawiedliwe, bo On jest sprawiedliwością.
ale muszę uważać, abym zawsze to doskonale rozumiał i nie oczekiwał swojej sprawiedliwości od Boga. Bo wiecie, Boża sprawiedliwość nie polega na tym, że On równo rozdaje wszystkim ludziom. Zupełnie nie. Wiemy o tym właśnie na podstawie historii o pracownikach winnicy. Nie wszyscy dostali równo, jedni pracowali mniej, inni dłużej, a inaczej się potoczyła zapłata. A mimo to Bóg czynił sprawiedliwość. Dlaczego? Bo On jest sprawiedliwością i cokolwiek uczyni jest sprawiedliwe. Cokolwiek. Więc nie może człowiek mu nigdy w życiu zarzucić, że czyni coś niegodnego i niesprawiedliwego. Więc miejmy to na uwadze. Kiedy Bóg czyni coś w naszym życiu, być może tego nie rozumiemy. Wiedzmy na pewno, że na pewno jest to sprawiedliwe, jeśli Bóg to czyni. Kochani, to budzi respekt. To jest piękne, tak jak już powiedziałem, w Bogu, że On daje nam co najlepsze. Apostoł Paweł doskonale rozumiał tę prawdę wobec kontrowersji, jaką było jedzenie mięsa ofiarowanego innym bóstwom. Przyjmuje postawę wdzięczności wobec tego, który jest dawcą wszystkiego, co dobre. Czytamy w liście do Koryntian w 10 rozdziale wspaniały tekst apostoła Pawła. On mówi, że on bazuje na tym, że je to z wdzięcznością, nikt nie powinien go obrażać za to. 30-31 wiersz. Jeśli ja z wdzięcznością uczestniczę w posiłku, dlaczego ktoś ma mnie obrażać za to, za co ja dziękuję? A więc widzimy już u apostoła Pawła praktykę dziękowania za jedzenie. Dziękowania za jedzenie. Kochani, czy pamiętacie swój moment nawrócenia? Mam nadzieję, że pamiętamy. Mam nadzieję, że wszyscy są w stanie potwierdzić, u mnie się tak stało na pewno, że praktyka dziękowania Bogu przed jedzeniem za jedzenie nie przyszła do mnie w jakimś niebiańskim objawieniu razem z nawróceniem, że powinienem teraz dziękować za jedzenie. Gdybym tego nie zauważył w kościele, w społeczności, gdybym nie zauważył brata, siostry, którzy dziękują, pewnie bym może po jakimś czasie na to wpadł, że powinienem podziękować Bogu za to wspaniałe dobro, które mi daje. Jak ważne jest więc przekazywanie szlachetnych, wspaniałych chrześcijańskich postaw dalej, coraz dalej następnemu pokoleniu. Chcę, aby mój syn widział ojca, który dziękuje Bogu za chleb. Chciałbym, aby mój synek zawsze widział swoich rodziców, którzy nie polegają na sile swoich rąk, ale dziękują Bogu za to, co mogą zjeść podczas tego obiadu. I wiem, że On, widząc to, chętniej popatrzy w niebo z wdzięcznością niż wtedy, gdyby nie widział tego nigdy. Kochani, ale ja czytam, że apostoł Paweł to samo czynił. A więc ta praktyka dziękowania Panu Bogu za jedzenie nie jest wyssana z palca, ale ona jest biblijna. Taka była postawa ludzi. Taka była postawa ludzi. Są różne praktyki. Niektórzy dziękują po zjedzeniu. Dopiero jak się przekonają, że było dobre, podziękują Bogu. Są takie praktyki. Niemniej jednak w większości przypadków ludzie dziękują, zanim zaczną spożywać. Dlatego uważam, kochani, że nie będąc mu wdzięcznymi, między innymi za jedzenie, człowiek czyni przestępstwo wobec dobrego, pełnego troski Ojca w niebie. Jedzenie, które mamy na stole, nie jest wyrazem naszego sprytu, naszych możliwości, naszej pracowitości, ale powiem odważnie, to jest wyraz ogromnej łaski Boga dla ciebie i dla mnie. Przenigdy nie przestawaj Mu dziękować za wszystko, dlatego, że On przenigdy nie przestaje być dla ciebie dobrym. Można powiedzieć dziękuję, bo tak wypada, ale jest lepsza droga. Ja chcę się jej trzymać. Chcę mu dziękować za to, albo z powodu tego, że jest dla mnie dobry. Bez przerwy. Kochani, w zasadzie ostatnie moje myśli to są już, jest taki fragment z pierwszego listu do Tesaloniczan. 5 rozdział, 18 wiersz. Pozwólcie, że otworzymy jeszcze, aby się Bożym Słowem tutaj zachęcić. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5:18. Za wszystko dziękujcie,
gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Za wszystko dziękujcie. Nigdy. Za wszystko dziękuj, Damian. Nigdy nie myśl, że cokolwiek sam osiągnąłeś. A nawet jeśli zdobywasz coś wielkim wysiłkiem, to wiedz, że naród izraelski też zdobywał wielkim wysiłkiem ziemię obiecaną, ale to ciągle było Boże dawanie tej ziemi tym ludziom. Nie inaczej. Psalm 50, 23 wiersz mówi o tym, że ten mnie uczci, kto daje mi dziękczynienie, wdzięczność. Wspólna modlitwa przed jedzeniem jest chyba jedną z najpiękniejszych praktyk chrześcijańskiej rodziny. Kiedy wspólnie zasiadamy do stołu, po amerykańsku niektórzy się chwycą za ręce, po polsku nie chwycą się za ręce, ale podziękują. Wyraża ona wdzięczność wszystkich domowników wobec Boga, do którego należy również to, co posila ludzkie ciała. Zamknijmy więc oczy, zanim zjemy. Zamknijmy więc swoje oczy, zanim zaczniemy rozkoszować się wspaniałym smakiem potraw i na chwilkę zachwyćmy się słodyczą Bożej wielkiej, wspaniałej dobroci, dziękując Mu swoją szczerą, rodzinną, piękną modlitwą za to, co możemy spożyć. Bo apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, może już nie będziemy otwierać, kończąc to zwiastowanie, mówi: Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. W zupełności Jego jest wszystko. Nawet jeśli będziesz miał siłę do tego, aby na to zapracować, to w 5 Księdze Mojżesza jest napisane i Bóg wyraźnie to mówi: ja ci tę siłę dałem, abyś mógł to zdobyć. Więc przenigdy nie wzbij się w pychę, że cokolwiek osiągnąłeś. Pamiętaj o Bogu w swoim życiu. Kochani, mam nadzieję, że to zwiastowanie jedynie was napełniło wdzięcznością do Boga. Tak wiele rzeczy ja nie rozumiem i nie wiem, czemu dzieje się tyle różnych rzeczy na świecie. Niemniej jednak chcę dziękować Bogu i nigdy nie zapomnieć o tym, że On daje mi, nam, którzy tu jesteśmy, tak wiele dobra i za to powinniśmy być bezwzględnie wdzięczni. A może Pan odkryje przed nami swoje tajemnice i poznamy nieco głębiej Jego sprawiedliwość i nieco bardziej zrozumiemy, jak wiele człowiek jest w stanie zepsuć na świecie i ograbić drugiego człowieka do takiego stopnia, iż ten drugi nie ma co jeść. Kochani, bądźmy Bogu zawsze wdzięcznymi. Do tego chciałem was zachęcić tego wieczoru. Zostańcie z Bogiem, oddaję już głos pastorowi. Amen.